Kiedy pierwszy raz otworzymy nowy projekt Scratch, zobaczymy taki oto ekran. Klikając na małą ikonkę, wyglądającą jak globus, możecie zmienić język na polski. Możemy tworzyć nowe projekty albo otwierać wcześniej programowane. Jeśli pracujemy w trybie offline i mamy gotowy projekt, możemy udostępnić go na swojej stronie internetowej. Należy wówczas wpisać nazwę projektu i podać nazwę użytkownika Scratch oraz hasło, które podawaliśmy zakładając sobie konto. Scratch podzielony jest na trzy części. Po lewej stronie, tu gdzie widzicie sympatycznego kota, jest ekran. W tym miejscu widoczne będą efekty naszej pracy. Na razie nic nie zaprogramowaliśmy, dlatego kot stoi w miejscu. Jeżeli chwycimy go kursorem myszy, będziemy mogli trochę poprzesuwać go po ekranie. Przyjrzyjmy się klockom. Niebieska szufladka to klocki ruchu. Fioletowa to klocki, którymi będziemy zmieniać wygląd postaci. Nieco niżej są dźwięki. Ciekawym rozwiązaniem jest pisak, który umożliwia nam malowanie po planszy. Pomarańczowa szufladka to dane. Będziemy mogli tworzyć zmienną. Każdy program musi mieć swój początek. Skąd kod będzie wiedział, że ma zacząć się poruszać? Od tego są klocki w szufladce zdarzenia. Bardzo ważna szufladka to musztardowy kolor klocków kontroli. Poniżej głównego ekranu znajduje się lista duszków. U nas na razie jest tylko kot. Tu możemy m.in. zmienić nazwę postaci. Po prawej stronie jest miejsce, w którym będziemy układać klocki.